Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku zdrabkowym i dzisiaj przychodzę do Was z takimi zdrabkami pewniakami, które uważam, że powinny być wygrane. A dlaczego tak mówię? Udało mi się kupić zdrabkę Lucky z numerem pierwszym. No a jak już Wam wcześniej mówiłam, moja teoria głosi, że ta właśnie zdrapeczka z numerem pierwszym jest wygrana. Ja to zauważyłam i u siebie, i na innych kanałach, które tam gdzieś kiedyś tą zdrabkę zdrapywały, więc zobaczymy, czy dzisiaj ta teoria się potwierdzi po raz kolejny. Poza tym mam zdrapeczką platynową tutaj za piątkę z numerem drugim i też właśnie to zauważyłam, że te dwójki są wygrane, a przynajmniej tak mi się wcześniej trafiało w tej starej poprzedniej wersji, która miała taki właśnie kolor platynowy. No więc zobaczymy, czy dzisiaj się to uda, czy no, czy uda się coś wygrać właśnie w takich zdrabkach. Do tego mam tutaj za euro zdrapeczką Olkasz. No i wzięłam też bingo za 4 euro, no bo po prostu lubię ją zdrapywać. I już oczywiście zaczęłam sobie zdrapywać, żeby było szybciej. Tak więc kochani, zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie mocno kciuki. No i zaczynamy. Zaczniemy sobie od tej zdrapeczki najmniejszej za euro. I tutaj w jednej grze musimy znaleźć 3 razy tą samą kwotę, tak więc szukamy. Mamy 50, 100 i 10, tu mamy 5, free ticket i 50, czyli pierwsza gra jest niestety pusta, ale mam jeszcze drugą szansę. No jest 2 euro, tak więc jest wygrana. Też właśnie zauważyłam w tych małych zdrabkach za euro, że ostatnio właśnie tak było, że za każdym razem, kiedy kupowałam właśnie tą zdrapeczkę, to ona była wygrana. No i zawsze powyżej zwrotu, tak więc to też był taki pewniaczek, no ale wiadomo, w tych mniejszych zdrabkach są mniejsze wygrane. No ale pierwsza wygrana już jest i zobaczymy, jak tam te nasze pozostałe pewniaczki. Tymczasem zdrapujemy bingo, szukamy 39 i 80. 6. I tak tutaj w pierwszym okienku mamy 39. Tutaj mamy 39, 86. Tutaj nie mamy i tutaj też nie mamy. Tak więc sprawdzamy dalej. 16 i 83. W pierwszym nie mamy, tutaj mamy 16 i 83. Tutaj mamy 16. Mogłoby coś wpaść. No ale zobaczymy, jak będzie. 83 na razie nie widzę. No i tutaj też nie ma. Zobaczymy sobie teraz tutaj. 68 i dwójeczka. 68 i dwójeczkę. Dwójeczkę mam tutaj. 68. Dwójka jest też tutaj. Dalej. Nie widzę. Tu jest 68. Gdzie to było? Tutaj. I dwójeczka tu u samej góry. Dobra. 37 i 29. 37 i 29. Tutaj jest 29. Czwórka mogłaby wpaść. 37. Tutaj w ogóle mogłoby wpaść. 4 brakuje i byłoby całe okienko. 37 i 29 szukamy. Jest 29 tutaj. I tutaj już nie widzę. 4 ostatnie liczby. 53 i 10. Mamy 53.
I dziesiątkę mamy tutaj. Przedostatnia liczba to jest czwóreczka. Czwórkę mamy tutaj. Tutaj. O, mamy linię, jest linia. Linia za 8. Tutaj zaraz Wam pokażę. Tutaj jest linia za 8 euro. Ostatnia liczba to 3. I 3 nam chyba już tutaj nic nie zmieni. Trójka jest tutaj. Więc na tej zdrabce mamy jedną linię. I jest to linia za 8 euro. Także znowu podwojona wygrana. Podwójna wartość zdrabki. Bardzo fajnie. No ale przechodzimy sobie właśnie teraz do tych głównych zdrapeczek, których jestem naprawdę bardzo ciekawa. I tutaj w tej zdrapce szukamy trzy razy tej samej kwoty. Pierwsza gra jest niestety przegrana. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Wygrywam tutaj zgodnie z legendą. Mamy banknoty, skrzynię, banknoty po raz drugi, safe, portfel, portfel po raz drugi, monety, monety po raz drugi, sztabkę po raz drugi, skrzynię po raz drugi. Sztabkę po raz drugi. No i safe. Wszystko po dwa razy, także niestety. I ostatnia gra. Szukamy 11. I trójeczki. I ostatnia liczba, uwaga, uwaga, 7, czyli niestety ta zdrapeczka niestety jest przegrana. No i przechodzimy sobie do naszego gwoździa programu, zdrapka z numerem pierwszym. Zaczniemy sobie od tych gier tutaj na samym dole. Troszkę przybliżę. No i tak, tutaj musimy znaleźć trzy razy tą samą kwotę. No ale niestety się nie udało. Tutaj mamy wygrywające symbole. To są symbole, które wygrywają. Zobaczymy. No niestety nie udało się. Zobaczymy sobie tutaj. Tutaj w jednej linii musimy znaleźć trzy siódemki. Jest 7, jest 5 i 4. 7. 7 po raz drugi. Zobaczymy sobie za chwilę. Tu jest 9 i 8, więc nie będzie. I tu jest 4, więc też nie będzie. Zobaczymy, czy będzie jakaś 7. Jest 7. Słuchajcie, kolejny raz. Mówiłam. Te zdrabki z numerem pierwszym wygrywają. Jest numer 1. Proszę bardzo. Po raz kolejny wygrana zdrabka. Świetnie, po prostu świetnie. I oby to była jakaś fajniejsza wygrana, a nie zwrot. No, ale zobaczymy, tutaj suma cyfr musi wynieść 7. Nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie ma. No i tutaj nie ma. Sprawdźmy sobie jeszcze ten bonus. Bonus jest niestety pusty, no ale wygrane jest jak najbardziej. Zaraz sobie zobaczymy, czy jest to dyszka, czy może dwie, a może coś więcej. Tak, próbuję zobaczyć, czy tutaj już coś zdrapałam, ale nie. Tak,
więc sprawdzamy. Uwaga, uwaga. No jest dyszka zwrotu, ale jak najbardziej wygrana jest, a to cieszy. Także moi drodzy, zdrapka z numerem pierwszym kolejny raz nie zawiodła, jeśli chodzi właśnie o tą szczęśliwą siódemkę. No i dzisiaj dosyć fajnie, bo 3 na 4 wygrały. Tutaj mieliśmy 8 euro w tej zdrapeczce bingo. Kochani, jeszcze tutaj nie pokazałam, nie zdrapałam tego bonusa przy Was. Tutaj jest szybkie 25, można wygrać 25 euro, jak się trafi 3 takie same symbole, no ale tutaj się nie trafiło, no bo wygrana już była w postaci 8 euro, więc no nie ma takiej wygranej jak 25 plus 8, nie zsumowałoby się, ale zdrapeczka bingo jak najbardziej wygrana, podwojona wartość zdrapki, więc no to bardzo cieszy. Ten pewniaczek też tutaj, ta mała zdrapeczka za euro, która ostatnio właśnie wygrywała cały czas, no dzisiaj też była wygrana 2 euro, czyli też podwojona wartość, więc super. No i przede wszystkim no ta zdrapeczka Olkarz z numerem drugim zawiodła, ale to nic, bo mamy tutaj tu naszą gwiazdę programu, zdrapeczkę z numerem pierwszym, no i ta zdrapka niezawodna wygrała jak zawsze. Tak więc super, to cieszy. Jest tu tylko zwrot, no ale jak najbardziej na kolejne zdrapeczki już będzie. Tak więc kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz jakiś fajny komentarz. Oraz nie zapomnijcie subskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Także kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokich wygranych w Waszych zdrapkach. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa, pa.